Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja również witam, dzień dobry. Dzień drugi, sobota, rano, tak jest około godziny 9:00, no i ruszamy. Gdzie? Nadal nie wiem. Wiem tylko, że jesteśmy teraz w miejscowości Olszyna, w agroturystyce pod brzozą u pani Kasi i powiem Wam, że jest tutaj cudownie. Miejscowość jest malutka, bo jest tylko kilka domów, ale jest położona w lesie. Tam dalej widziałam słup graniczny, więc wiem, że jestem przy granicy. Nie googlowałam, bo mogłabym wygooglować, ale skoro niespodzianka, no to wytrzymam jeszcze te 20 km, bo 20 km mamy do celu, ale jest tutaj, z tego co już zauważam, dosyć dużo ludzi i wiem, że wszyscy ci, którzy tutaj są, to właśnie są pod to miejsce. A całe obejście utrzymane w takim bardzo miłym klimacie. A tam jest nasz pokoik. Tak, koło tej 17-18 to jest nasz. A co jest najlepsze? Jak tutaj przyjechałyśmy, okazało się, że pani rozpoznała Renię. Tak, i pani się pyta, tak. Pani Kasia, czy my się nie znamy? Ja mówię, nie, na pewno nie. Nie ma takiej opcji. I ja mówię, nie, nie ma takiej możliwości. A ta pani mówi, ale ja panią oglądam na YouTubie. I to było takie miłe. A zarazem się zawstydziłam, jakoś tak od razu pąsów dostaję. Zawstydziła się, ale pani Kasia jest, no wzruszyłam się, ale pani Kasia jest naprawdę fajną osobą. Cudowną osobą. Pani Kasiu, pozdrawiamy tutaj bardzo serdecznie. I dziękujemy. I jedziemy teraz. Jedziemy tam, dalej. Tam, gdzie mam jechać. Nie wiem jeszcze gdzie, ale zaraz się dowiemy i wy też. Jedziemy. Jesteśmy już chyba prawie na miejscu. Powiem tak, były po drodze szyldy i Agnieszka tylko mówi, zamykaj oczy, zamykaj oczy. I robiłam to, bo chcę mieć do końca niespodziankę. Tutaj po tych stoiskach mniemam i po napisach już niemieckich, że jesteśmy przy granicy niemieckiej, przejście graniczne. Ale uwierzcie, nadal nie wiem, co tu jest. Zaczynam coś łapać. Bo w pewnym momencie widziałam park linowy, ale powiedziała, że do parku linowego by mi tego nie zrobiła, nie zabrałaby mnie. Tylko tyle mogę powiedzieć, że tu jest Nysa w Płymie. Nysa. Może większość z Was już wie, gdzie ja jestem, ale ja jeszcze naprawdę, uwierzcie, nie wiem. O, jaka piękna palma! Żywa czy sztuczna? Skręć w prawo. Czyżbym ja już w jakichś tropikach była? Nie w ten parking. Dobra. My jesteśmy w Niemczech już teraz. Już jesteśmy w Niemczech? Tak. Agnieszka mówi, że jesteśmy w Niemczech. Tak, ale musimy znaleźć miejsce do polskiej strony. I powiem, że moje zaskoczenie już jest ogromne, bo nadal nie kumam, gdzie jestem. Jest tu pięknie, z tego co już widzę, ale no zaraz się wszystko wyjaśni. Kochani, witajcie ponownie. No i wszystko już wiem, w końcu pozwoliła mi otworzyć oczy. Wróciłyśmy na polską stronę. Jesteśmy w Łęknicy, w Parku Murzakowskim. Słuchajcie, ja jestem przeszczęśliwa, bo nigdy tutaj nie byłam. Czytałam o tym parku. To jest jeden z największych parków w Europie, który na chwilę obecną liczy już około 800 hektarów. Dokładnie. Ale jest najmłodszym parkiem, chyba założonym w 2002 roku. Tak. No jestem przeszczęśliwa. Tak, powiem Wam, że inicjatorem tego parku był książę Hermann Ludwig Heinrich van Puckler. Tak. Muskau. I on założył ten park w 1800, jak się nie mylę, 15 roku. Słuchajcie, on był... To były początki wtedy. To były tego początki tego parku. On uwielbia... I tu było wtedy chyba jakoś kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów tylko. Tak. On uwielbiał malować obrazy. I postanowił te obrazy jako jego terapia, bo był troszkę nadpobudliwy, przenieść to na ogrody. Więc tak powstały tutaj ogrody. Swoją pasję, wyobraźnię, którą przelewał na płótno, chciał wcielić w życie, w takie realne, aby zostawić potomnym, żeby inni, którzy również mają takie
no może nie choroby, ale żeby szukać wyciszenia, żeby nie szukali tego w obrazach, bo nie każdy jest fanem, jeżeli chodzi o akwarele, pastele czy inne dzieła malowane. Są miłośnicy przyrody, tak jak ja na przykład. I to jest coś dla nas. Chciałam jeszcze dodać, że książę Bukle z pomocą żony Luci, bo tak miała na imię, zaczął projektować te ogrody. I powiem wam taką ciekawostkę, że książę był takim bardzo kochliwym człowiekiem. Miał przeróżne romanse. I kiedy skończyły im się pieniążki... A w międzyczasie podziwiajcie piękne drzewa stare, które są tutaj w ogóle nietknięte i zostawione samym sobie. I kiedy skończyły im się pieniążki, książę Bukler postanowił rozwieść się z Luci. Już wam mówię dlaczego, bo ogrody wymagały dużego nakładu finansowego i im się pieniążki skończyły. I Luci poszła na to, żeby on znalazł sobie kolejną bogatą żonę, która będzie dalej sponsorowała tak jakby. Tak, dokładnie. Czyli to było i zrobione... akceptowała jego te wybory tak. I tak dalej. Ale najpiękniejsze jest to, że tak naprawdę podczas tych jego licznych romansów zakochał się, naprawdę się zakochał i mało tego, zakochał się w niewolnicy, czyli mezalians typowy. Tak, którą wypatrzył na targowisku tak zwanym niewolników. I to była młoda dziewczyna, miała około 12 lat, była z Afryki, powiedzmy południowej, z tego co tam gdzieś kiedyś doczytałam. Był tak zachwycony jej urodą, że ją wykupił. A wiecie, w jaki sposób niewolnicy byli sprzedawani? Ona stała nago. I aukcja jego, była, bo tak, to się wtedy tak. Odbywały aukcje. I jego, w grę wchodziła tak, uroda, zdrowy kolor skóry. Zachwyciła jego ją uroda. I on się zakochał, sprowadził ją tutaj. Ona miała na imię Machbet albo Machbet, żeby... Machbet. Machbet, tak jak z tego co pamiętam. I słuchajcie, pomagała też mu tutaj. Luci akceptowała ich związek, no po prostu nie miała wyjścia. On zakochał się. Ale... A Luci z kolei kochała tak, jego. I było tak, że Machbet zachorowała. Nie zniosła tego klimatu, słuchajcie. I zmarła. I on nieszczęśliwie, rozpaczając też, postanowił, że w Muskał, gdzie tutaj jesteśmy niedaleko, pochowa jej serce. I my dzisiaj też na pewno tam trafimy i pokażemy wam jej pomnik. No i przechodzimy mostem już na stronę niemiecką. Atrakcji tutaj jest bardzo dużo od strony przyrodniczej, historycznej, krajobrazowej. No i tutaj w ogóle no, ten cały park od 2002 roku jest już wciągnięty na światową listę UNESCO. Przed nami jest zamek w Bad Muskau, który teraz jest akuratnie w renowacji. Tutaj odnawiają jego i to właśnie ten zamek książę Bukle odziedziczył po swoim ojcu. Znajduje się on w przepięknej scenerii. Tutaj dookoła są drzewa, lasy i łąki. Łąki te są teraz wykoszone i wiecie co tutaj jest najfajniejsze? Że po tych łąkach można normalnie chodzić, spacerować, zejść sobie z wyznaczonego szlaku pod warunkiem, że się tutaj niczego nie niszczy. Zamek w takim iście starym, królewskim stylu, taki jak kojarzy mi się z bajek z licznymi wieżyczkami. No i tutaj szerokie schody, które wiodą do tego zamku. Tam dalej są balustrady. No a po obu stronach, tak jak to przeważnie w zamkach było, albo strzegły tego zamku gryfy, bądź tak jak tutaj w tym przypadku lwy. No są imponujące. Są dużej wielkości. Dużej wielkości i z daleka nie wiem, przyjrzę się, ale wydaje mi się, że one są z Mosiądzu. Tak. Czyli jednak nie mylę się. Ten taki charakterystyczny zielonkawy kolor właśnie zdradza metal, z którego one pochodzą.
Teraz mogę powiedzieć, że jestem pod palmami i patrzę w tył lwa. Widać, że jest to chyba samica. Jak? Mega. Spójrzcie. Nie wierzę. Ty, tu mandarynki. Karenia mała. Tu są mandarynki. Chodźcie. Chodźcie szybko. W Donicach tą drogę okalają drzewa mandarynek. Tutaj są takie malutkie dopiero. Nawet widzę zawiązki. One musiały niedawno co kwitnąć. I takie są malutkie kuleczki. Tutaj są już owoce cytryny. Większe. To będzie limonka. A tu są żółte mandarynki, zobaczcie. Pomarańczowe właściwie. I jest ich tutaj, tych drzew, bardzo dużo. Co najbardziej mnie zaskakuje, że one tu są cały rok. Zabieram się za uprawę cytrusów. No nie ma silnych. Wracam do domu i zaczynam interesować się zakupieniem właśnie takich drzewek, jak tutaj są, żeby postawić sobie gdzieś w ogrodzie koło szklarni i próbować uprawiać te cytrusy. Skoro tutaj tak niedaleko ode mnie można, no to co, ja nie mogę? Zamiast warzyw będę miała cytrusy. Każdy zamek okalały stawy i fosy. Tak samo jest i tutaj w tym przypadku. To jest staw Luci, żony Puklera. I jest on tutaj w takim troszeczkę łukowatym stylu zrobiony. Nie jest on okrągły, nie jest on taki jednolity, ale jest właśnie tak jakby okalający ten zamek od tyłu. To wszystko jest zaaranżowane w stylu angielskim. Tak. No sam ogród tutaj, te ogrody wokoło już widać, że są w stylu angielskim. Wchodzimy tutaj już na teren zamku jako budowli i tutaj jest taki plac, nie jest on aż taki duży, ale sama ta budowla, ogrom tego zamku przytłacza. Człowiek czuje się taki malutki. Coś tutaj jest takiego, że sprawia, że automatycznie zniża się głos. Czuje się taką pokorę, taki respekt przed ogromem tej budowli. I jak u nas w Polsce zwiedzamy ruiny zamku, czy chociażby nawet na Starym Kostrzynie, to ten plac zamkowy, dziedziniec był taki inny. Tutaj jest całkiem inny, jest troszeczkę inna forma zabudowy tego zamku, ale uwierzcie, robi wrażenie. Tu można wynająć pokoje, można tutaj nocować. Jest też miejsce, w którym można zjeść super deser i wypić kawę. Tak, ale chciałam tu dopowiedzieć, że tutaj też jest deser księcia Puklera, specjalnie skomponowany przez niego. To właśnie idziemy. I mówiłam Reni, że będzie zaproszona na iście królewskie coś. A tutaj, spójrzcie, mamy Puklera. Tego winowajcę, którego przyciągnęła. Tego, bez którego by tego nie było. Tak, tak. Pod sufitem wisi potężny żyrandol i powiem wam, że ta swoim wyglądem sprawia wrażenie takiego bardzo ciężkiego. Żyrandol ten zwieńczają smoki pod koroną, a tutaj po prawej stronie wzdłuż schodów są portrety wszystkich kolejnych władców tegoż zamku, arystokratów, książąt i schody w dół. Teraz idziemy zwiedzać książęce ogrody,
I tutaj wejście jest fajnie ozdobione takimi, mi to przypomina bardzo halabardy. Ciekawie to wygląda. No i tutaj już na samym początku bardzo gustowny mostek niebieskiego koloru, stawik i róże. To, co chyba każda kobieta kocha. No i teraz idziemy wśród różaneczników. Tutaj jest ich bardzo dużo, są różne gatunki. No i najpiękniej rzecz jasna jest w maju, kiedy to wszystko kwitnie. My jesteśmy już po fazie kwitnienia różaneczników, tulipanów. Mysz! Mysz! Przed chwileczką kos chodził, który się nas nie bał, a teraz zobaczcie, ale uciekła. Rododendrony tutaj osiągają niesamowite rozmiary, są naprawdę imponujące. Ten tutaj jeszcze jest w fazie końcowego kwitnienia, ale nie to mnie tak zachwyciło, jak to drzewo. Nie wiem, co to jest. Zastanawiamy się tutaj. Wygooglować nie możemy, bo niestety nie mamy tutaj internetu, nie mamy zasięgu. Wygląda mi to na buczynę, bo liście i owoce ma podobne do buczyny, ale te zwisające gałęzie to chyba jest jakaś ozdobna odmiana buczyny. No nie wiem, nie mamy się kogo tutaj zapytać. Nie ma ogrodnika, który się zajmuje tutaj właśnie od strony roślinności, ale zobaczcie, po tych tutaj nasionach wnioskuję, że jest to buczyna. Może tylko wnioskuję i się mylę. Drzewo jest niezwykłe. Pięknie to wszystko tutaj wygląda. Fantastyczny klimat ono tworzy. Przechadzać się pomiędzy takimi gałęziami, no powiem wam, wow. Przed nami tutaj znajduje się imponujący krzewy i idziemy zobaczyć, co to jest. Nie mam zielonego pojęcia. I teraz właśnie brakuje nam pana Google, wujka Google. Liście kasztanowca, kłos, również jak na kasztanowcu. Czy jest to jakaś karłowa forma kasztanowca? Nie mam zielonego pojęcia. Nie, to nie jest kasztanowiec. Ale co to jest? Myślę, że wielu z was już wie, co to jest. To w komentarzu dajcie znać, jeżeli wiecie, co to jest za roślina. Szkoda też, że nie ma tabliczek takich, które by informowały, co to jest za roślinność, bo naprawdę byłoby to ciekawe właśnie od takiej szaty flory tutaj. Teraz przeszliśmy ponownie na naszą polską stronę. Tak tutaj się właśnie chodzi, że raz jesteśmy po stronie niemieckiej, raz po stronie polskiej i teraz zmierzamy do domu angielskiego, ale po drodze tutaj zachwycił mnie las. Taka forma pierwotnego lasu, drzewa bardzo duże, strzeliste, nasadzone w takim trochę tajemniczym stylu. Ciągną się tutaj wzgórki, pagórki. Klimat taki troszeczkę jak w Bieszczadach. Takich małych, niskich Bieszczadach. Niesamowita cisza i spokój. Harmonia, ład i porządek. Taki jak natura stworzyła, tak jak powinno to być. Tutaj, wiecie co, czas jakby się zatrzymał, nikt donikąd nie pędzi, nikt się nie spieszy, jest
całkowite obcowanie z naturą. Są tutaj miejsca, gdzie różnego rodzaju domki, budowle są położone no, kilka kilometrów od siebie i idzie się tutaj wśród tych lasów, wzgórków, pagórków. No i czuje człowiek taką lekkość, taką harmonię i wewnętrzny spokój, ukojenie przede wszystkim. No i ta potęga tych drzew, jak tutaj człowiek czuje się malutki. No i doszliśmy do domu angielskiego. Moja reakcja, słuchajcie, wybuchnęłam śmiechem, bo ja tutaj się spodziewałam, że tu będzie jakaś budowla, jakiś budynek, może coś, komnata jakaś do zwiedzania, a to są ruiny domu angielskiego. A to mnie rozczarowało, powiem szczerze. Ale jeżeli chodzi o szkic, zarys, no to tak pierwotnie to wszystko wyglądało. Tutaj nie sposób jest wszystkiego pokazywać, bo film trwałby chyba ojojoj ze 60-70 minut, albo musiałabym zrobić kilka odcinków, no a to będzie wielki skrót. Łąki tutaj już są całkiem inne niż po stronie niemieckiej, bo nie są wykoszone, widać trawy, ziołorośla i wszystkie inne takie naturalne dary, które też pozyskujemy w celach zdrowotnych, ale co mnie tutaj przykuło, właściwie mój wzrok, to te kamienie. Agnieszka mówi, że jej się to kojarzy z takimi królewskimi tronami, a mnie z kolei kojarzy się to ze Stonehenge. No i tutaj jest drzewo, które też przykuwa uwagę. Stare drzewo ma pień, dąb i on uległ tutaj spaleniu, ale fragmenty tego pozostały i w środku rośnie nowy dąb. Jest to bardzo niesamowite i wymowne, że nawet na zgliszczach, na popiołu, tak jak Feniks z popiołów się podniósł, tak życie na zgliszczach potrafi się gdzieś tam wznieść i to też tak symbolizuje, nawiązuje do nas, choćby nie wiadomo jakie wiatry życia powaliły nas na kolana, to jednak potrafimy się podnieść i powinniśmy się podnieść. To właśnie chciałam wam pokazać, a teraz zobaczcie. Polska królowa na tronie, też polskim, bo to jest po polskiej stronie. Kojarzyło jej się z tronami, więc zasiadła madam na tron. A mnie to się kojarzy, tak jak mówię, jak Stonehenge, ale faktycznie zobaczcie, że to wygląda jak takie fotele. Mają siedzisko, mają podpory na dłonie i oparcia. Jedno, no drugie, trzecie. Ja też muszę, tak, a mogę sobie wybrać? No to ja jako ta, wiesz, taka większa wybiorę sobie tak jak i ty, ten większy tron. Madam, siadam. Baronówna von nie wiem co. Tak, brakuje mi tutaj teraz... Siedzę na tronie i brakuje mi tutaj jeszcze teraz kawki albo herbatki. Doborowe towarzystwo mam. Jesteśmy teraz w miejscowości Muskał, w miejscu przy kościółku, gdzie pochowani są arystokraci, którzy to władali owym zamkiem, który pokazujemy. I tutaj wśród tych arystokratów jest pochowana Mahbuba. Jest tutaj tylko są szczątki jej ciała, a serce książę Puklar pochował gdzieś na terenie parku, gdzie
tak naprawdę wie tylko on, bo nikt się nie dowiedział. No i Mahbuba była dziewczyną wysoko urodzoną, bo była córką urzędnika. Mahbuba pochodziła z Abisynii. I została też sprzedana właśnie na tym targu dla niewolników, a już powiem wam dlaczego. Bo walczyły też tam plemiona. To była wojna plemienna. Sobą. I ona była, tak jak już Renia wcześniej wspomniała, wysoko postawioną córką urzędnika. No i tak to się zaczęło. Jej cała rodzina została wymordowana, Mahbuba została przez plemię podbijające uprowadzona i wystawiona na targ niewolników. Tak. I tam książę Pukler, który po prostu podróżował, uwielbiał też podróże, uwielbiał nabywać nowe rośliny, nowe kwiaty. Wypatrzył ją na targu. Książę Van Pukler tak pokochał Mahbubę, że wszędzie ją ze sobą zabierał, gdziekolwiek by nie podróżował. A kiedy już ją sprowadził do Muskał, a musiał wyjeżdżać w jakichś tam pilnych sprawach, no to zawsze słał choćby z Berlina do niej przepiękne listy, zaczynając Cara mia Mahbuba. Czyli co znaczy moja najdroższa Mahbuba. Dziewczyna umiała czytać, bo była córką wysoko postawionego urzędnika i w związku z tym potrafiła odczytać te listy. Historia naprawdę jest ciekawa, taka tylko pokrótce. Mahbuba. Wiecie, tak wam powiem takie moje odczucia. Dziwnie jest stanąć nad grobem osoby, która żyła wieki temu, przeszła bardzo ciężką drogę, doświadczona była ogromem cierpień, los ją nie oszczędzał i ta myśl, że realnie tam są jej szczątki, a serce nie wiadomo gdzie, gdzieś tutaj ukryte na terenie tego parku. I taka myśl przychodzi, jak ten książę musiał ją kochać, do jakiego stopnia ta miłość była wielka, szczera, że jej serce ukrył tylko dla siebie. Jest to takie niesamowite zderzenie się z historią, z czasem i takie różne myśli nachodzą. Ta refleksja, gdzie my tak jak teraz przechadzamy się tymi szlakami, ścieżkami, no to słuchajcie, jest coś takiego, że myślisz, ojej, te damy dworu tędy chadzały, arystokratki, piękne. W tych takich kapeluszach. Tak jak my teraz. Tak. No my mamy małe, ale one miały takie potężne. Te suknie do ziemi z parasolkami w rękach, które chroniły od promieni słonecznych, bo przecież w tamtych czasach arystokracji damom wysoko urodzonym nie przystało nosić opaleniznę, bo to było domeną chłopek, niewolnic i robotnic. Prawdziwa dama musiała mieć cerę gładką, czyli białą. Czyli tak skromnie mówiąc, ja jestem prawdziwą damą, jestem nieopalona, jestem chłopką. Ojej. Jestem opalona, także we mnie arystokratki żadnej. My obie jesteśmy, wiesz, arystokratki, możemy się tak dzisiaj nazwać. Jasne. Ja taka to bardziej opalona z rodu chłopskiego. Idziemy i na naszej drodze pojawiły się takie ruiny. Zastanawiałyśmy się, co to jest. I tak mówię do Agnieszki, że po strzelistych łukach okien obstawiam, że na 100% była to świątynia. Po stylu budownictwa z kamienia i kształcie łukach okien i drzwi widać, że jest to naprawdę datowane na bardzo, bardzo wczesne wieki. No, robi wrażenie.
Wracamy. Zmęczona. Ale szczęśliwa. Dzień bardzo fajny. Taki pełen niespodzianek, wrażeń. Miejsce niesamowite, z dużą ilością atrakcji dla osób, które lubią chodzenie, czy chociażby zwiedzanie od strony historycznej, czy strony przyrody. No tutaj... Polecamy i słuchajcie, to co zobaczycie, jeżeli Was zachęci, no to po prostu tutaj przyjedźcie, tak jak my. Przede wszystkim tutaj też jeszcze na sam koniec dodam, że ogrody te jak były tworzone, to książę miał plan, miał rysownika i ten rysownik rysował według jego wskazówek plan tych ogrodów. Dopiero potem książę zatwierdzał taką rycinę. Jeżeli ona została zatwierdzona, szło do realizacji, były nasadzenia, ale nasadzenia były tak robione, żeby z każdego punktu był idealny widok na zamek czy na punkt, który był przez księcia zamierzony. I no tutaj naprawdę chylić czoła, że ten człowiek miał taką wyobraźnię. I że udało się to odtworzyć w formie ogrodów. Tak, bo to jest niesamowite. No i no tym cóż pięknym dodać. Pięknym akcentem, kończymy. Kochani, kończymy. Bo ja już nie wiem nawet, co mam mówić. Żegnamy się z Wami. Do następnego. Do następnego.